never noticed sleeping on the floor, but I know. Jesteśmy właśnie przed premierą filmu Z nurtem życia. Ze mną twórcy, pan Krzysztof Sarapata i pan Tomasz Kotoń. Witam panów. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Na początek takie pytanie, skąd pomysł na taki film przyrodniczy? Tomasz? Pomysł tak naprawdę zrodził się już sporo lat temu. W zasadzie to pierwsze ujęcia padły 8 lat temu. Z tym, że te pierwsze ujęcia jakby nie spełniały naszych wymagań. Z tego tytułu, szczerze powiedziawszy, główne ujęcia w zasadzie już 6 lat temu zaczęliśmy zbierać i sobie odkładać. Tak naprawdę żyjemy w pięknym regionie. Małopolska jest naprawdę wspaniałym naszym tutaj małym, taką piękną krainą. Myślę, że na co dzień tego jakby nie doceniamy. I postanowiliśmy zachować ten fragment, który kiedyś zniknie bezpowrotnie, w zasadzie już na chwilę obecną zniknął, bo w tej chwili ten zbiornik już jest w części się napełnia, tak? I zmienił w zasadzie na chwilę obecną całkowicie swoją postać. I to, co w tej chwili widzimy, to, co już było, odeszło i nie wróci. Dobrze, rozumiem, że tak jak pan powiedział, zdjęcia trwały 8 lat, tak? Główne zdjęcia trwały w zasadzie 6 lat. Te pierwsze zdjęcia, które robiliśmy, tak naprawdę, tak jak wspomniałem, nie spełniały naszych oczekiwań. Zaczęliśmy realizować ujęcia nową, inną techniką, która jakby po prostu oddawała to, co widzieliśmy, oddawała tą jakość, którą chcieliśmy po prostu zachować. No dobrze, a jak wyglądały te zdjęcia? Bo rozumiem, że przyroda, zwierzęta nie dostosowały się do państwa, tylko to panowie musieli się dostosować do tej przyrody, tak? Do natury naszej. Tak, zdecydowanie tak. Pasja i miłość do zwierząt, do przyrody to jest coś, co faktycznie nas pociąga i ilekroć tylko mamy szansę na to, aby z nią obcować, wykorzystujemy tę chwilę. A że człowiek faktycznie dość dużo przebywa poza domem w terenie, no to sytuacje zdarzają się i w sumie, powiem kolokwialnie, napataczają się same. W przypadku zwierząt nie można sobie wyreżyserować scen, gdzie moglibyśmy sobie zaplanować, powiedzmy, przyjście jeleni czy dzików. Te wszystkie sceny tak naprawdę trzeba wyczekać. Można analizować tropy, ślady, miejsca bytu zwierząt, powiedzmy, cały ich ekosystem. Natomiast przyroda musi też ewentualnie zgodzić się na to, abyśmy ją mogli sfilmować. I tak też w tym filmie się działo, że wykorzystywaliśmy każdą sytuację możliwą do tego, aby wytropić zwierzynę, aby się zabawić w Indian, bo ja mówię zawsze, że to jest taka troszeczkę zabawa w Indian, takie przedłużanie dzieciństwa i to przedłużanie myślę, że w 100% nam się udało. Dobrze, a czy ten film to nie jest tak w jakiś sposób panów taki protest czy apel przeciwko ingerencji człowieka takiej totalnej, jak tutaj mamy miejsce na Zaporze w Świnnej Porębie, ingerencji człowieka w naturę, to co ona stworzyła sama, człowiek ingeruje, to wszystko się zmienia. Jak to wygląda z panów punktu widzenia? Na pewno mi się wydaje, że nie. Na pewno my nie chcemy stawiać tak mocnych tutaj jakby sformułowań. Zdajemy sobie sprawę, że oczywiście ten zbiornik powstanie i ten ekosystem całkowicie się zmieni. Ale my nie dajmy odpowiedzi tak naprawdę. Chcemy, żeby sobie też widz jakby sam odpowiedział, czy to, co w tej chwili będzie, czyli będzie to jezioro, jest jakby czymś lepszym, czy to, co było wcześniej, powiedzmy, było jakby no, czymś fajniejszym. Przepraszam. Więc nie, tutaj jakby my nie stawiamy jakby takiego mocnego akcentu. Chcemy po prostu pokazać to, co było. Tym bardziej, że tak naprawdę sam tytuł tego naszego filmu, Z nurtem życia, jakby troszeczkę nawiązuje do tego wszystkiego. Wszyscy jesteśmy poddawani takiemu nurtowi, i te zwierzęta, i ci ludzie. Czasami te wybory nasze są świadome, czasami nie, ale jednak wszyscy czasami płyniemy, prawda? Pchamy sobie tutaj ten swój, jakby ten mozolnie, ten kamień, swoje jakieś tam mamy problemy. I mi się wydaje, że na pewno to nie jest jakiś film tutaj typowo ekologiczny, który powiedzmy stawia, że było coś fajnego, a teraz zniszczyliśmy, tutaj powstanie nowy zbiornik. Mi się wydaje, że dużo ludzi będzie na pewno zadowolonych z tego, że powstało jezioro. Może to być podobna grupa ludzi do tych, które powiedzmy są
niezadowolone z tego tytułu, więc tak naprawdę każdy ma swoje zdanie i każdy, mi się wydaje, swoje zdanie wyrobi. Właśnie ten film jest skierowany głównie do osób takich zakręconych wokół natury, do przyrodników, czy do wszystkich, którzy by chcieli, nie wiem, zobaczyć, jak to wygląda, albo tak może na pamiątkę, jak to wyglądało przed zapełnieniem zbiornika w Świnnej Porębie. Faktycznie było tak, że pierwsze założenia to były takie, aby stworzyć film, który będzie stricte przyrodniczy, dokument, który pokaże nam życie zwierząt w naszej małej Małopolsce, bo jest to województwo troszeczkę dla mnie zaniedbane przez filmowców, którzy skupiają się głównie na wielkich parkach, powiedzmy w Białymstoku, Biebrzy czy Ujście Warty. Naszym takim pomysłem było na to, aby troszeczkę odwrócić tę rolę i pokazać film realizowany w zasadzie tuż obok nas, tuż obok naszego ogródka, obok domu, obok wadowic, w zasadzie w takim zagajniku może nawet. Czyli w czymś, co w zasadzie do którego każdy z widzów będzie mógł mieć dostęp. No, fakt chciał też tak, że sytuacja sama się, że tak powiem, wyklarowała z tym zbiornikiem, że powstał obszar, który faktycznie zniknie pod powierzchnią wody, więc postanowiliśmy ten element wykorzystać, prawda, uwiecznić to, co było i pokazać, jak było, powiedzmy, przed zalaniem. To jest taka historia i na tym nam też tutaj zależało dość. Pamiątkę przyszłym pokoleniom, tak? Dokładnie, tak. Dobrze, a gdzie można zobaczyć? Dzisiaj jesteśmy na premierze w kinie w Wadowicach. Gdzie jeszcze będzie można zobaczyć film? Znaczy, na pewno oczywiście oprócz dzisiejszej premiery w Wadowicach ten film będzie wyświetlany jeszcze przez bodajże 8 czy 10 seansów, więc spokojnie osoby, które chciałyby zobaczyć ten materiał, mają w Wadowicach czas. Na chwilę obecną ten film będzie wyświetlany w kilkudziesięciu kinach niezależnych w całej Polsce. Zapraszamy na naszą stronę, tam jest kalendarium, można spokojnie sobie to kalendarium przejrzeć. Ono będzie na cały czas jakby aktualizowane, ponieważ już wiemy, że sieć kina Helios ponownie chce, aby wyświetlać te nasze materiały i one będą wyświetlane w cyklu Koneser, tam takie jest kino Konesera, ale oczywiście te terminy też będą jakby dopiero później ustalane i będzie można je spokojnie zobaczyć na naszej stronie. Dziękuję panom za rozmowę, gratuluję. Że producenci tego filmu wybrali właśnie to nasze wadowickie kino, Wadowickie Centrum Kultury na miejsce, w którym zaprezentują ten film na uroczystym, specjalnym pokazie. Są z nami twórcy filmu, których zapraszamy na scenę. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kopacz. Zapraszamy, gorące brawa. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w Waszym imieniu podziękujemy im za to, że wybrali nas i za to, w ogóle, za to, co zrobili. Dobry wieczór Państwu. Witamy na premierze naszego filmu pod tym zwrotem życia. Krzysztof Sarapata. Tomasz Kopacz. Mili Państwo, wybaczcie nam, że będziemy się posiłkować w pewnych chwilach karteczką. Jednak właśnie Trema daje swoje, a ja akurat melisek zapomniałem. Chociaż tu siedzi moja mama gdzieś w tym rzędzie, pewnie ona ma. Na pewno, że w trakcie będzie były potrzebne. Mili Państwo, ten film to opowieść o przyrodzie i człowieku. To podróż na tereny naszej kochanej Małopolski, niewielki może jej wycinek, ale dla nas bardzo ważny tak naprawdę. Naszej małej krainy i to myślę, że dla nas wszystkich doskonale znane są te tereny. Chcieliśmy wszystkim bardzo serdecznie was wszystkich tutaj powitać. Jesteście naszą taką wielką rodziną. Jest tu mnóstwo naszych przyjaciół, nasi najbliżsi. A ci nasi przyjaciele dotarli tutaj do nas z całej Polski, bo chciałem powiedzieć, że są tutaj osoby z Wielkopolski, ze Śląska, z Mazur, w zasadzie tak jakby z całej Polski. Więc bardzo serdecznie was tutaj witamy i dziękujemy, że zechcieliście zaszczycić naszą premierę swoją obecnością. Czuję się tutaj jak najbardziej na miejscu w końcu, dlatego przyszedłem jako gość ubrany tak jak zwykle chodzę do lasu, takiego trochę bardziej eleganckiego. W końcu obejrzymy sobie to, co w Wadowicach podoba mi się najbardziej, oprócz mieszkańców, wiadomo.
i twórców, też nie wypada nie wymienić, czyli badowicką przyrodę. Wielu mieszkańców tego miasta nie wie, w jakim miejscu żyjemy. I dzięki wam, chłopaki, w końcu to zobaczą. Bardzo wam za to dziękuję i udanej premiery. Państwu miłych wrażeń. A jeszcze w holu mam taką prośbę do państwa. Będzie wywieszony plakat filmu, na który bardzo państwa prosimy, na którym bardzo państwa prosimy się wpisywać. Będzie to pamiątka z dzisiejszej premiery. Ja tu byłem. Dziękujemy bardzo. Tymczasem życzę już miłych wrażeń i zapraszamy ponownie do naszego kina. Nie, obraz bił w ziemię, tak, po prostu wspaniały, wspaniały. Jestem po prostu zaskoczony tak wspaniałym dźwiękiem, wspaniałymi krajobrazami, a szczególnie tym, że po prostu udało się w tak w sumie krótkim czasie zrealizować, zebrać taki duży materiał dźwiękowy. Cały ten film jest szczególnie bliski mojemu sercu, ponieważ jestem mieszkańcem tego rejonu i też wiele dni, nocy i godzin, setki godzin spędziłem fotografując tam właśnie te krajobrazy, które znikły, ale zostały na filmie i cieszę się, że mogą ludzie to obejrzeć. Wrażenia po filmie, po pierwszym obejrzeniu? No ja myślę, że wspaniałe, no tym bardziej, że my jesteśmy związani z tym terenem, bo akurat reprezentujemy tą gminę, gdzie ten zbiornik tam jest realizowany przez te 30 lat, jak już pani słyszała, tak długo. No i takie obrazki, no to nie na co dzień je widzimy i tutaj mieliśmy możliwość je zobaczenia i to dla nas to takie miłe i przyjemne. Dobrze, a jakieś takie ujęcie, które najbardziej państwu zapada w pamięć tak po pierwszym obejrzeniu? To znaczy na pewno jest to świat, którego już nie ma, ze względu na to, że zbiornik w tej chwili jest piętrzony. Dużo już wody jest, to na pewno... Tego już nie zobaczymy na żywo. Te zwierzaki przeniosą się na jedną i na drugą stronę, chyba że będą w ogóle takie, które będą lubiały pływać. Może jakieś tam, powiedzmy, w przyszłości rekiny czy inne w ogóle tutaj... Chyba nie straszy. Nie, w każdym razie ryb na pewno dużo będzie.
przed nami to, powiedzmy, kolejne w ogóle wyzwania związane z tym, żeby ten teren ożywić. Głównie zależy nam na tym, żeby powstawały w naszych gminach centra rekreacji i z tym mamy problemy. To znaczy nieprzychylność ze strony Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu czy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. A na pewno film robi wrażenie, jak w ogóle wszystkie filmy przyrodnicze z muzyką, wpisującą się jakby w ogóle te wszystkie w ogóle klimaty. No i jesteśmy pod wrażeniem, ogromnym wrażeniem. Dziękuję bardzo Państwu. Przede wszystkim fantastycznie pokazane Wadowice. To, czego nie możemy obejrzeć na co dzień. Czyli nie tylko nasze miasto, nie tylko dom Jana Pawła, ale też to, co mamy bardzo pięknego w Wadowicach, czyli natura. Warto zobaczyć, zdecydowanie polecamy. Pani burmistrz? Takiej natury nie ma w Kluczborku i dlatego Ewie tak bardzo się podoba u nas. Natomiast ja to wszystko znam z autopsji i chłopaki, kręcąc ten film, właściwie odwiedzali dokładnie te same miejsca, w których ja też miałem możliwość się pokręcić. Dlatego dla mnie to było takie sentymentalne zobaczenie czegoś, co już tylko zostanie w naszej pamięci. Ale nie lękajmy się. Jest jeszcze dużo fajnych miejsc, które można fajnie przyrodniczo zagospodarować, także będziemy się o to starać w kolejnych latach. Z nami pani Anna Michalik, jedyna aktorka w filmie, jedyny aktor człowiek. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry. Jak pani wspomina te zdjęcia, to wszystko, co się działo na planie filmowym, jak to wyglądało? No ja byłam za tym, żeby udokumentować moją przeprowadzkę i te ostatnie chwile tej miejscowości. No i jak ostatni Mohikanin, bo tam jak ostatni mieszkaniec Zagórza przeprowadzałam się i jeszcze panowie zdążyli mnie tam zastać. Myślę, że dla... Fajna pamiątka, tak? Na przykład. Tak, dla upamiętnienia. Żeby potem, przecież był ślad, że ktoś tam kiedyś żył w tym miejscu, tam gdzie tak woda zalała już wszystko, nic tylko woda, nie, tam kiedyś było naprawdę bogate życie, tam ludzie pracowali. A czym dla pani była ta przeprowadzka? To były bardzo złe uczucia, czy bardzo dobre? Czy pani się cieszyła z tego, czy nie bardzo? No nie bardzo, bo to jest tak wysiłek, trud i po prostu to jest ta przeprowadzka, no za to po prostu, za ten trud i za ten wysiłek i za ten czas. Nikt nie zwróci pieniędzy. Za to nikt nie zwróci pieniędzy. Dobrze, to niech pani powie jeszcze o tym muzeum, o którym pani mówiła. No właśnie dlatego, żeby jeszcze zachować w pamięci to, co tam się działo, to życie, które tam się toczyło, ludzi, przede wszystkim ludzi i historię tego terenu, no to chciałam właśnie założyć i jestem w tej chwili na etapie zakładania muzeum takiego skansenu Zagórze nad Skawą i myślę, że też będzie zainteresowanie tym. Czyli co tam będzie w tym muzeum? Więc maszyny rolnicze, sprzęt, którym ludzie pracowali na tym terenie, poza tym fotografie, też prace plastyczne, obrazy przedstawiające zakątki Zagórza, a także po prostu twórczość osób, które żyły w Zagórzu. No, może być dużo ciekawych rzeczy jeszcze.